po pobycie w czerwonym centrum w pustynnych klimatach. W dzisiejszym odcinku zwiedzamy północny skraj Australii i w planach zwiedzenie dwóch parków narodowych, Kakadu National Park i Litchfield National Park, i może zrobimy coś jeszcze. Zobaczymy. Zapraszamy. Dzisiejszy poranek nie należał do najprzyjemniejszych. Obudziły nas po prostu setki much, dlatego musieliśmy się zwijać szybko. Ale dotarliśmy do drugiego naturalnego basenu w okolicy. Wszędzie oczywiście znaki ostrzegające przed krokodylami. Więc teraz przed nami tylko dylemat, czy mamy pływać tutaj, czy od razu iść na górny basenik sprawdzić. Ale jak widzicie, decyzja została podjęta. Miejsce jest bezpieczne, podobno nie widziano tu krokodyli od 10 lat, także wszystko jest ok, ludzie pływają, jak widzicie, perfekcyjnie. Weszliśmy na górny poziom wodospadu, ja jeszcze kryję w cieniu, bo jest bardzo gorąco, dlatego jeszcze nic nie widzicie, ale za chwilę, zaraz, kamera zrobi swoje. Jeszcze sobie wejdziemy do wody, bo jest po prostu bajkowo głęboka woda, super. Fantastico! Zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt nie ogląda tego odcinka po to, żeby zobaczyć, jak się kąpiemy. Dlatego włazimy do wody, odświeżamy się i jedziemy oglądać już przyrodę dziką. Kolejnym punktem programu zwiedzania Parku Narodowego Kakadu jest spacer przez mokradła w poszukiwaniu przeróżnych zwierząt. Rozlewisko Yellow Water obfituje w wiele gatunków zwierząt, a w szczególności ptactwa. Wężówka australijska bacznie obserwuje latającą muchę. Tuż obok, niczym rzeźba, bez ruchu zastygła czapla czarnonoga. Częstym gatunkiem występującym na tych mokradłach jest kaczuszka australijska, charakteryzująca się turkusowymi skrzydłami. Wężówka aktywniej niż czapla poszukuje pożywienia. Po udanym połowie suszy pióra w promieniach słońca. Mały krasnogonek szkarłatny rozgląda się za kolacją. Jego bracia znaleźli już idealną stołówkę. Łódź pełna turystów rozpoczyna popołudniowy rejs. Z zaciekawieniem przygląda im się żona tęczowa. Cierpliwość czapli zostaje nagrodzona. Nadeszła pora kolacji. Czapla to nie jedyny drapieżnik na mokradłach. Zagrożenie wyczuwa muszarka jednobarwna. Tym razem pyton wodny musi obejść się smakiem. Czujnym okiem obserwuje operatora kamery, oceniając pojemność swojego żołądka. Lilie wodne stanowią idealne podparcie dla chodzącego po wodzie długoszpona, zwanego potocznie ptakiem Jezusem. W pobliżu wypatruje kolacji również łowczyk leśny. Tą samą gałąź upatrzył sobie jego kolega. Po krótkim kontakcie wzrokowym postanawiają nie konkurować i wspólnie wypatrywać kolacji. Podobnie jak łowczyki leśne, kakadu sinookie stołują się parami. Kakadu sinooka swoją nazwę wzięła od bladoniebieskiej obwódki wokół oczu.
nagrywamy program przyrodniczy, żeby pokazać troszkę aborygeńskiej kultury w postaci malowideł ściennych. Auto jeden z bardziej znanych malunków, przedstawiający niebezpiecznego ducha, który zjadał kobiety. A teraz już wracamy z powrotem do programu przyrodniczego. Mokradła Mamukala są domem dla tysięcy migrujących bezpłetwców, zwanych ze względu na upierzenie sroczymi gęsiami. Na brzegu mokradeł żeruje stado porphyriów z rodziny chruścieli. Wśród nich znalazła swoje miejsce również amadynka długosterna. Ślepowron rdzawy zazwyczaj poluje w nocy, dlatego teraz odpoczywa w cieniu. Czarna kakadu, po polsku zwana żałobnicą rudosterną, zdominowała wierzchołki pobliskich drzew. Opuściliśmy Park Narodowy Kakadu. Muszę przyznać, że jak na taką sławę, to troszkę jesteśmy zawiedzeni i spodziewaliśmy się trochę więcej. Ale na usprawiedliwienie trzeba powiedzieć to, że tutaj miejscowi mówią, że nawet w zeszłym sezonie nie padało tyle, ile powinno, dlatego wszystko jest wyschnięte i brakuje po prostu wody, nie jest tak zielono, jak powinno być. Trafiliśmy wczoraj na wielki pożar zaraz naprzeciwko naszego kempingu. Także wszystko, jak widać, jest suche i łatwopalne. A my zmieniliśmy miejsce pobytu na Park Narodowy Litchfield, który jest mniej znany, ale słyszeliśmy również dużo dobrego na jego temat. Ponieważ mamy jeszcze gości, którzy za niedługo już wyjeżdżają, wpadliśmy troszkę w taki tryb wakacyjny i korzystamy z innych atrakcji parku, a są to całoroczne wodospady, które tworzą tutaj naturalne baseny i można się w nich po prostu schłodzić w tak upalne dni jak teraz. Jest to fantastyczna sprawa, dlatego tak troszkę leniwie zwiedzamy, ale na pewno odwiedzimy też coś ciekawego. I oto pierwszy z wodospadów, który wygląda bardzo cudownie. Zobaczcie sami. Do tej pory, podróżując po północy Australii, widzieliśmy tych kopców po prostu mnóstwo, ale te tutaj zdecydowanie są największe. Są ich tu dwa rodzaje. Ten tutaj to kopiec termita katedralnego, który buduje wysokie kopce po to, żeby na terenach, które w porze mokrej są zalewane, uciekać przed wodą. A tutaj za mną widzicie kopce termitów magnetycznych. Kopce są bardzo płaskie, ustawione w linii północ-południe, tak żeby w ciągu najgorętszej pory dnia słońce padało na najmniejszy, najbardziej płaski bok kopca, a w ciągu wschodu i zachodu, żeby jednak troszkę ogrzewało ściany kopca. I Australia jest jedynym miejscem na świecie, gdzie występują tego typu termity. I ciekawostka, termity magnetyczne są ślepe, więc podczas budowania kopca nie kierują się wcale tym, z której strony świeci słońce, ale mają wyspecjalizowane zmysły i odczuwają pole magnetyczne, naturalne pole magnetyczne Ziemi, więc wiedzą, gdzie jest północ i południe. Teoria ta została udowodniona przez doświadczenia naukowców. Zamontowali dodatkowe magnesy w okolicy kopca termitów
i termity dostosowały się do nowego pola magnetycznego otworzonego przez te magnesy i zmieniły kierunek budowania kopca. Termity te szacuje się, że żyją na świecie już około ilu? 20 miliardów lat? Milionów. 20 milionów lat, ale na pewno najstarsze kopce w tej okolicy mają nawet do 100 lat, także po prostu mega stare i mega wielkie. I te termity, które znajdują się tutaj, są najstarszymi termitami na świecie i przeżyły wszystko. Zaraz po wejściu do lasu trafiamy na dużą kolonię latających lisów, czyli my je nazywamy nietoperzami po prostu, tutaj nazywane flying foxes, czyli latające lisy, gnieżdżą się na drzewie, teraz w dzień wiadomo śpią, ale widać trochę ruchu i aktywności. Troszkę dalej w lesie, bardzo popularny jest i występuje dość pospolicie. Pająk zwany tutaj Golden Orb, czyli tak w wolnym tłumaczeniu, nie wiem czy dokładnym, pająk złotokulisty, złota kula, coś w tym stylu. Dopiszemy, sprawdzimy. Czym się charakteryzuje? Samica ma ponad 5 cm, a samce tylko do 5 mm. I samica zjada samce po tym, jak już je wykorzysta. Standardowo. Standardowo. W końcu po całym dniu szwendania się po parku, obserwowania dzikiej przyrody, gorącym, upalnym dniu, możemy zanurzyć się w wodzie. Wokół latają piękne rainbow beatery, przepiękne, kolorowe ptaszki. A tą sielankę może nam zepsuć tylko pojawienie się krokodyla. Ponieważ pora sucha w pełni i przez to zwierzęta nam troszkę nie dopisały, postanowiliśmy wybrać się do rezerwatu w Northern Territory jeszcze, żeby sprawdzić, jakie zwierzęta tutaj można zobaczyć. Widzieliśmy dotychczas, jak widzieliście, dużo ptaków dziczy, ale tak naprawdę ciężko było zobaczyć nawet kangura. Więc przyjechaliśmy do rezerwatu i przed nami dziś kilka przystanków, a pierwszy z nich to zwierzęta nocne. Teraz wchodzimy do ptaszarni. Please. I'll just stretch you. But what should I do with that? Should I just... throw it up? Throw it up. That's it. Larvae stage.
Do it, do it, do it. They're a small one, they're not so gross. Gross, yeah. Gross. Okay, so just so do it. Yeah. Look it up. Symulacja lasu monsunowego nas zaskoczyła, ale naprawdę dobra robota, naprawdę fajnie zrobione. Fotokomórka uruchamia burzę i deszcz i powoduje opadnięcie szczęki. A następny przystanek to Bajoro, Billabong. Nasz słownik nie podpowiada, nie daje nam jednoznacznego znaczenia tego słowa, więc my przetłumaczyliśmy Billabong jako Bajoro, bo tak wygląda właśnie jak Bajoro. I tu możemy znaleźć żółwie, krokodyle, ryby i przeróżne ptaszki, włącznie z pelikanami. Przy kolejnym przystanku, jakim jest akwarium, natrafiliśmy na bardzo ciekawą instalację artystyczną, a tak naprawdę pomnik, można powiedzieć nawet nagrobek. Jest to miejsce poświęcone 200 małżom olbrzymim, które zostały nielegalnie wyłowione z wód Australii w 2014 roku w celu pozyskania mięsa i muszli. Akwarium jest bardzo ciekawie zrobione. Są tutaj odwzorowane różne systemy rzeczne i wody stojącej, które występują w Australii. Thank you.
Dopóki jak cały odcinek widzieliście, pływaliśmy w różnych miejscach, a teraz widzimy, jak to wygląda od środka i co się działo wewnątrz. I tak szczerze powiedziawszy, odechciewa się czasami wchodzić do tej wody i trzeba będzie się dwa razy dokładnie zastanowić. Ale ciężko się oprzeć, kiedy woda jest taka wspaniała. Opuszczamy już Northern Territory, udajemy się do Western Australia, czyli w Australii Zachodniej, i od jutra kontynuujemy naszą trasę wzdłuż wybrzeża, także zapraszam do następnego odcinka, do subskrypcji, udostępnienia tego. Powodzenia w podróżach, pa!